Teraz pan senator Władysław Ortyl, potem pan senator Marek Borowski. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, patrząc na to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, miesiącach i latach na kolei, można powiedzieć, że resort nigdy nie analizował podaży i popytu, jeżeli chodzi o usługi transportowe w zakresie transportu zbiorowego, kolejowego. Ja mam pytanie, czy faktycznie tak było? Czy takie analizy były robione i czy w ogóle wyciągano z nich wnioski, bo moim zdaniem nie, ale może nawet analiz nie było. I drugie pytanie dotyczy też sprawy, która by jak gdyby ten chaos prostowała, bo z wypowiedzi wstępnej pana ministra zrozumiałem, że próbowano doraźnie zebrać taką pełną informację o funkcjonowaniu transportu kolejowego jako transportu zbiorowego i próbowano reagować, żeby to jakoś racjonalizować w momencie tych takich kryzysów przełomowych. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie doszło do tego, że w jednym miejscu stała komórka takimi rzeczami się zajmuje i no jeżeli mnie pan tu minister wyprowadzi z błędu i taka komórka jest, to bym prosił, żeby o tej organizacji, o tym funkcjonowaniu informować senatorów. Przynajmniej ja takie zainteresowanie wyrażam i jakby pan minister tam w rozdzielniku umieścił, to byłoby bardzo, bardzo dobrze. Bardzo proszę o to. Dziękuję bardzo. I pan senator Borowski, bardzo proszę. Tak, bo wydaje mi się, że było. Chciałbym, panie ministrze, na chwilę wrócić do tej kompromitującej tragikomedii, jaka miała miejsce na torach Śląskiej Kolei Regionalnej. Tak na marginesie, podobno w prasie meksykańskiej ukazał się taki artykuł, gdzie autor analizował skutki końca świata zapowiadanego przez maju. Stwierdził, że nigdzie nic się nie stało, tylko w Polsce koleje stanęły. Więc moje pytanie jest takie, mianowicie no, marszałek podał się do dymisji, odwołano szefa tych kolei, dobrze. Natomiast ja chciałem spytać o rolę Urzędu Transportu Kolejowego. Jest taki Urząd Transportu Kolejowego, który zatwierdza, że tak powiem, do funkcjonowania, że tak powiem, zezwala na funkcjonowanie różnego rodzaju spółek, które zamierzają uruchomić transport kolejowy, interesuje się rozkładami jazdy, tym, co, jaka jest kadra i tak dalej, i tak dalej. Otóż to wszystko tutaj, z tego co mi wiadomo, odbywało się w niezwykle krótkim czasie. Innymi słowy, nie mogło być porządnie sprawdzone. Więc moje pytanie jest, czy dokonano oceny, czy ministerstwo dokonało oceny działania Urzędu Transportu Kolejowego w tej sprawie i jakie są wyniki? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Odnosząc się do pytania dotyczącego badania podaży i popytu w transporcie kolejowym, to muszę powiedzieć, że korzystamy z badań, które były przy okazji opracowania różnych dokumentów przeprowadzone. Pierwszy przykład: w momencie opracowywania masterplanu dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030. Ten dokument został przyjęty w roku 2008. Takie kompleksowe badania dotyczące właśnie zapotrzebowania na przewozy, zarówno pasażerskie i towarowe, były przeprowadzone. Wiem, co mówię, bo sam kierowałem zespołem, który te badania prowadził. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo dokładne badania dotyczące zapotrzebowania na przewozy są wykonywane przy okazji wszelkich inwestycji infrastrukturalnych, czyli związanych z modernizacją czy budową nowego odcinka infrastruktury, jak również przy projektach taborowych, bo one dotyczą zapotrzebowania na przewozy na trasach, na których dany tabor ma kursować. Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia takiej spójności tych prognoz, bo wiadomo, że poszczególni eksperci mogą stosować różne metody opracowania tych prognoz, zaleciliśmy Polskim Liniom Kolejowym wypracowanie nowej prognozy zapotrzebowania na przewozy z terminem wykonania no, najpóźniej gdzieś przełom 13-14 roku, tak żeby ta prognoza posłużyła z kolei do opracowywania dokumentów takich jak studia wykonalności czy wnioski następnie o dofinansowanie dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020, czyli na przyszłą perspektywę finansową.
Pan senator też sugerował, że ta odpowiedzialność i pełna wiedza dotycząca zarówno oferty, jak i informacji o zapotrzebowaniu na przewozy powinna być w jednym miejscu lokowana. No tutaj bym się nie zgodził, bo to jest to troszkę niemożliwe. To wynika z ustawowej odpowiedzialności organizatora na poziomie ogólnokrajowym, którym jest minister właściwy do spraw transportu, jak i organizatorów wojewódzkich, którzy na swoim terenie muszą rozpoznawać potrzeby transportowe, jak i organizatorów w powiatach i w gminach, czyli tutaj działa zasada subsydiarności. Oczywiście ważny jest też przepływ informacji między tymi organizatorami, to jest prawda. No, staramy się to w różny sposób robić. Sam dosyć często spotykam się z marszałkami różnych województw i głównie w kontekście przygotowanych czy to inwestycji infrastrukturalnych, czy taborowych. I to też jest okazja do wymiany informacji, prawda, dotyczących tych potrzeb. Odnośnie sytuacji na Śląsku, o to, co pytał senator Borowski. Urząd Transportu Kolejowego jest organem, który ma jednoznacznie zapisane kompetencje w ustawie o transporcie kolejowym. I urząd te zadania wynikające z ustawy realizował. Przede wszystkim poprzez kontrole przeprowadzane na gruncie czy u przewoźnika. Kontrole dość szczegółowe, o czym świadczy bardzo obszerny raport pokontrolny, który pod koniec grudnia został opracowany i z tego raportu wynikają no, wnioski takie, że w szeregu punktach nie postępowano zgodnie ze sztuką, stwierdzono szereg naruszeń. Analizujemy ten raport, zresztą przewoźnik oczywiście też się miał okazję do tego raportu odnieść. To są bardzo poważne wnioski dla przewoźnika, który musi to uwzględnić w swojej dalszej działalności. Szereg działań Urzędu Transportu Kolejowego związana jest z respektowaniem praw pasażerów, na przykład do informacji. I pod tym kątem również urząd wykonywał swoje czynności w tym okresie. Natomiast, szanowni państwo, urząd nie zastąpi menedżera w podejmowaniu decyzji. Urząd jest przeznaczony do kontroli, czy to, co wykonują podmioty gospodarcze, jest zgodne z obowiązującym prawem, czy szanowane są prawa pasażerów i czy wykonywane działania, w przypadku przewoźnika kolejowego wykonywanie przewozów, czy jest robione to bezpiecznie, bo Urząd Transportu Kolejowego jest również organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. W przypadku naruszeń, na przykład stwierdzeniu, że dany pojazd nie ma uprawnień do poruszania się po sieci kolejowej, takie pojazdy były wyłączane z ruchu. W związku z tym, proszę państwa, stwierdzam, że Urząd Transportu Kolejowego to, co w swoich zadaniach miał zapisane, realizował. Dziękuję za uwagę.